Cześć, witajcie. Mam na imię Ula i razem z Muzeum Historii Polski chciałam Was dzisiaj zaprosić na warsztaty związane z pierwszym władcą Polski, Mieszkiem I. Otóż zjednoczył on okoliczne plemiona, stworzył państwo Polan, następnie ożenił się z czeską księżniczką Dobrawą i w 966 roku przyjął chrzest. Według legendy Mieszko I urodził się niewidomy, a wzrok zyskał dopiero w wieku 7 lat w czasie obrzędu postrzyżeń. Wydarzenie to niektórzy, którzy wierzą w legendy, uważają za zapowiedź tego, że wyprowadzi państwo polskie z czasów ciemności do światła. I nawiązując do tego wydarzenia, wykonamy dzisiaj Teatrzyk Cieni. Materiały potrzebne do wykonania elementów do Teatru Cieni. Wydrukowane na grubym kartonie szablony postaci i miejsc, nożyczki, chińskie pałeczki lub patyczki do szaszłyków, taśma klejąca. Dodatkowo do przedstawienia potrzebne będą świeczka lub latarka i białe prześcieradło. Wykonanie Teatru Cieni rozpoczynamy od wydrukowania szablonu na grubszym papierze. Następnie wycinam nożyczkami wszystkie elementy. Pomocą taśmy klejącej przymocowuję patyczki do szaszłyków lub chińskie pałeczki do wyciętych elementów. Teraz trzeba poczekać, aż się ściemni. A potem wystarczy zapalić świeczkę lub latarkę, rozwiesić prześcieradło, zgasić światło i można snuć wieczorną opowieść, ilustrując ją postaciami z cienia.